Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym zaprezentuję parkowania na Kiario, nowy model egzaminacyjny w Wort Sierat. Proszę Państwa, parkowanie prostopadłe z lewej strony. Teraz mamy większy łuk, czyli nie potrzebujemy tutaj nabierania specjalnej odległości, bo mamy tą odległość o ten jeden pas ruchu większą, ale punkty będą bardzo podobne. Przypominam, że parkowanie robimy sobie na pół sprzęgiełeczku, żeby nie było problemu z odpowiednim ustawieniem i odpowiednim kręceniem kierownicy. Rozpoczynamy. Kieruneczek lewy. Upewniamy się o możliwości jazdy. Jedziemy. Obserwujemy wewnętrzne lusterko, lewe lusterko, czy ktoś nas w sposób nieprzepisowy nie wyprzedza. I proszę Państwa, dojeżdżamy do punktu, w którym zaczniemy kręcić. Obserwując pojazdy, przypominam, że pojazdy obserwujemy w celu ustalenia odległości. Jeżeli chodzi o ustawienie prostopadłe, to musimy obserwować przez przednią szybę ten moment, kiedy auto nam się ustawi prostopadle do krawędzi i wtedy wyprostować koło. Lusterko nasze mniej więcej zrównuje się z bokiem pojazdu. Rozpoczynamy wtedy kręcenie kierownicą. Oparkowanie kończymy ustawieniem dźwigni w pozycji neutralny. Dźwignia w pozycji neutralny. Zaciągnięcie hamulca ręcznego. Wyjazd. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wyjazd, egzaminator wydał polecenie, wyjeżdżamy, czyli wyjeżdżamy w tą samą stronę, z której przyjechaliśmy. Oczywiście hamulec ręczny, wsteczny bieg, kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy i wyjeżdżamy. Proszę Państwa, wyjeżdżając, staramy się wyjechać na prawy pas, którym będziemy kontynuować jazdę. Żeby to zrobić, to obserwujemy sobie w prawym lusterku tor jazdy, czyli obserwować prawą krawędź. W taki sposób prowadzić tor jazdy, jak w przypadku parkowania równoległego. W prawym lusterku obserwujemy krawężnik,